Jest wtorek, 9 dzień grudnia, to są wiadomości nowego dziennika. Aleksandra Słabisz, witam Państwa. A w dzisiejszym wydaniu mowa będzie m.in. o wizycie książęcej pary brytyjskiej w Nowym Jorku, o krwawej bójce w liceum na Ridgewood oraz o wystawie historycznej w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointie. A zaczynamy od senackiego raportu w sprawie tortur w więzieniach CIA utworzonych poza granicami USA. Streszczenie tego raportu opublikowała dzisiaj Senacka Komisja do Spraw Wywiadu. Wynika z niego, że amerykańscy funkcjonariusze prowadzili w więzieniach CIA brutalne przesłuchania, przede wszystkim domniemanych terrorystów z Al-Kaidy. Metody stosowane wobec przetrzymywanych, a było wśród nich m.in. brutalne podtapianie, wykraczały poza prawo, a przede wszystkim były nieskuteczne i nigdy nie dostarczały ważnych informacji wywiadowczych. To najważniejsze tezy raportu, który liczy 6000 stron. Większość z tych z nich pozostaje jednak tajna ze względów bezpieczeństwa. Więcej na temat tego raportu oraz o rozmowie, jaką przed jego ogłoszeniem odbył Barack Obama z premier Polski Ewą Kopacz w środowym wydaniu Nowego Dziennika. Z tematu więzień CIA przechodzimy do spraw lokalnych. W poniedziałek burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio spotkał się z kilkunastoma burmistrzami innych amerykańskich miast. Dyskutowali nad tym, jak pomóc imigrantom skorzystać z rozporządzenia prezydenta Baracka Obamy, które daje tymczasową ochronę przed deportacją prawie 5 milionom nielegalnych imigrantów. Zobowiązali się również prowadzić lobbying w sprawie kompleksowej reformy imigracyjnej. Nowy Jork żyje wizytą brytyjskiej książęcej pary, która po raz pierwszy gościła z oficjalną wizytą w Wielkim Jabłku. Książę William wraz z żoną Kate przylecieli do Nowego Jorku w niedzielę po południu. Zatrzymali się w luksusowym hotelu tuż przy Central Parku. Nie mieli jednak zbyt wiele czasu na zwiedzanie miasta, bo już w poniedziałek rano książę William udał się do Waszyngtonu, gdzie rozmawiał z Barackiem Obamą i wziął udział w konferencji Banku Światowego. W tym czasie księżna Kate wraz z żoną nowojorskiego burmistrza odwiedziła ośrodek pomocy dla rodzin na Harlemie. Książęca para wybrała się też na mecz do Barclays Center na Brooklynie oraz odwiedziła pomnik pamięci w World Trade Center. Szczegóły wizyty oraz o tym, o czym książę William rozmawiał z prezydentem Barackiem Obamą w środowym wydaniu Nowego Dziennika. Na Bensonhurst i Dyker Heights na Brooklynie policja zamknęła 9 salonów masażu oraz aresztowała 36 osób, oskarżając ich o uprawianie prostytucji oraz wykroczenia z nią związane. Naloty na nielegalne zakłady świadczące usługi seksualne były kolejną akcją policji wymierzoną w ten nielegalny proceder. W lipcu ubiegłego roku zamknięto 12 salonów na Bay Ridge, we wrześniu 5 innych zakładów tego typu, które funkcjonowały m.in. na Greenpointie. Pozostajemy w temacie kryminalnym. W Grover Cleveland High School na Ridgewood na Queensie, liceum, do którego uczęszcza około 100 nastolatków z polonijnych rodzin, doszło w poniedziałek rano do krwawej bójki. 16-latek ugodził nożem kolegę w nogę oraz zranił dwóch pracowników ochrony szkoły, którzy próbowali interweniować. Ofiary trafiły do szpitala, na razie nie są znane motywy bójki. A teraz o tym, że do chwili szczęścia naprawdę niewiele trzeba. Furorę na internecie robi film nagrany w nowojorskim metrze. Jego bohaterką jest mała dziewczynka w różowym płaszczu, która pewnego dnia poderwała do tańca podróżnych czekających na pociąg na stacji przy Bedford Avenue na Williamsburgu. Jak tu nie lubić Nowego Jorku? Z miasta przenosimy się do lasów w New Jersey, gdzie od poniedziałku trwa sezon polowań na czarne niedźwiedzie. To piąta tego typu myśliwska akcja, której celem jest ograniczenie populacji czarnych niedźwiedzi, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Wielu mieszkańców tego stanu niepokoją bowiem nasilające się w ostatnim czasie spotkania z czarnymi niedźwiedziami. Jeden z najbardziej tragicznych w skutkach incydentów miał miejsce we wrześniu bieżącego roku. Wówczas czarny niedźwiedź rozszarpał studenta Rutgers w okolicach West Milford. A teraz informacja kulturalna.
1989, koniec systemu to tytuł wystawy ukazującej procesy upadku systemu komunistycznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wystawę będzie można od 13 grudnia oglądać w Centrum Polsko-Słowiańskim na Grimponcie. Ekspozycja kończy całoroczne obchody 25. rocznicy pokojowego przejścia Polski do demokracji. Wystawa potrwa do 17 grudnia. A w środowym wydaniu Nowego Dziennika, jak co tydzień, sekcja nieruchomości, w której znajdą Państwo kilka stron ogłoszeń o domach wystawianych na sprzedaż w nowojorskiej metropolii. W dziale Turystyka publikujemy pierwszą część konkursowej pracy o pieszym safari przez Deltę Okawango w Botswanie. Piszemy również o balu jesiennym w ZPA oraz o wizach dla ofiar przemocy. Codziennie staramy się wybrać dla Państwa najciekawsze wiadomości oraz artykuły. Mamy też nadzieję, że przechodząc koło sklepu, kupią Państwo nowy dziennik. Z góry też dziękujemy za wsparcie naszej gazety. I na koniec przypominamy o koncercie życzeń Nowego Dziennika. Za pośrednictwem NDTV możecie Państwo złożyć bożonarodzeniowe życzenia dla bliskich, przyjaciół, pracowników lub po prostu dla całej Polonii. Wystarczy je nagrać na iPhone'a i przesłać do nas. Wyemitujemy je na antenie NDTV wraz z polskimi kolędami. Co więcej, nadesłane przez Państwa filmy wezmą udział w konkursie, w którym do wygrania jest 50-calowy telewizor ufundowany przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Szczegóły konkursu znajdą Państwo na łamach Nowego Dziennika. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam przed ekrany telewizorów już jutro o 11 wieczorem na kolejne wydanie wiadomości NDTV. A teraz wiadomości z Polski przygotowane przez dziennikarzy z Telewizji Republika.